to ty, to ja. Skarby chcę odkrywać z nim. Pan to ty, pan to ty, to ja. Do poduszki mi się śni. Tu poziomka, druga, trzecia, tu kopalnia, skarbów wór, tu złośliwcy. Zgadzam kradę! I sensu nie ma tu. Pan to ty, to ja. Skarby chcę odkrywać z nim. Pan to ty, to ja. Do poduszki mi się śni. Tu na wyspie ruch jak w metrze, tu w powietrzu są marzenia. Wyobraźnia się rozciąga. Wytęż oczy do patrzenia. Tajemnicę wielką mam, tylko ja ten sekret znam. I nie powiem tego wam, że kopalnię tutaj mam. Jak babcię kocham, znalazłem skarb. O, to zębatki, takie brudne i zardzewiałe, nie wyglądają na czarodziejskie. Dzień dobry, panie Toti, mój przyjacielu. Dzień dobry, Hechelu. Zgadnij, kogo spotkałem w lesie. Złośliwych bliźniaków? Nie, wyobraź sobie, że spotkałem robota. Właściwie to robocika, bo jest malutki. Chcę go poznać. To chodź, zaprowadzę cię. A niech mnie, to faktycznie robocik. Co on buduje? To coś na kształt drabiny, ale dokładnie nie wiem, co to ma być. Po co ci ta drabina? Chcę wrócić do domu. Ciągle to mówi, jakby mu się w głowie poprzestawiało. Lepiej mu pomóżmy, bo nie wygląda na zbyt rozgarniętego. Nawet młotek trzyma odwrotnie. Pomożemy ci. My zbijemy drabinę, a ty przynieś drewno z lasu. O, jaka wysoka. Jest za niska. Za niska? Może wejdziesz i sprawdzisz. Mogę wejść, ale jest za niska. A co wy tu wyprawiacie? Robocik buduje drabinę, a my mu pomagamy. No to wchodzimy! Proszę, nie róbcie tego. Przestańcie, drabina się rozpadnie. A ty tam bełkoczesz! Boisz się? Rozpadnie. Co za tragedia! Mogliśmy to przewidzieć, jak tylko pojawili się bliźniacy. Są tacy złośliwi, że nic tego nie zmieni. Nie mów tak. Może kiedyś się zmienią. Ja w to wierzę. Sprawdźmy, co z robocikiem. Nic ci nie jest? Jesteś cały? Trzeba zbudować drabinę, chcę do domu. Ojej, robocik całkiem się popsuł. Weźmy go do lekarza. Patrz, bliźniacy! Znowu napsocą! Co oni mają w rękach? Nie zauważyłem, byli za daleko. Robocik spadł z drabiny. Możesz go wyleczyć? Leczę istoty żywe, więc jeśli robocik żyje, to mogę spróbować. Oczywiście, że żyje, ale coś z nim nie tak. Otwórz usta i powiedz a. Nie, tylko a. Sądzę, że jest bardzo chory, a najbardziej chorą ma głowę, bo plącze litery. Nie odróżnia a od e. Tu jest usterka. Spójrzcie, brakuje jednego elementu. Będzie potrzebna metalowa zębatka. Jak ją znajdziecie, to naprawię robocika. Zębatka? Czekajcie. Mam zębatkę, nawet dwie. Na trawie przed domem.
Dokładnie pamiętam, tu je rzuciłem. To czemu ich nie ma? Nie mogły od tak zniknąć, chyba że ktoś je zabrał. Pamiętasz? Widzieliśmy złośliwych bliźniaków, nieśli coś. To mogły być moje zębatki. Sprawdźmy to. Dzień dobry. Macie moje zębatki? Tak, a o co chodzi? Przecież to złom, sam je wyrzuciłeś, no nie? Proszę, oddajcie je. Mogą uratować robocika. Jeśli tak bardzo wam zależy, to możemy się wymienić. Na co? Jak zrobicie nam nowe skarpetki, bo mamy dziurawe, to damy wam zębatki. Ale jak mamy zrobić te skarpetki? Normalnie, na patykach. Mogą być. Nie pasuje. Jest to za duża. O, jak miło zobaczyć przyjaciół. A gdzie twoje E? Jakie E? Nieważne. Widzę, że naprawdę jesteś zdrowy. Zębatka z kopalni była czarodziejska. Po co ci była drabina? Chciałem po niej wrócić na moją planetę. A na jakiej mieszkasz? Moja planeta jest trzecią od Słońca i nazywa się Ziemia. Jest piękna tak jak wasza. Nasza planeta też jest trzecią od Słońca i nazywa się Ziemia. To znaczy, że są dwie takie same planety? Moja i wasza? Sądzę, że nie. To co to znaczy? To znaczy, że twoja planeta i nasza planeta to ta sama planeta. Nasz wspólny dom. Ziemia. O, jak to dobrze, bo znalazłem tu przyjaciół. Właśnie. Tam dom twój, gdzie serce twoje. A wiesz, co pan Toti powiedział na koniec? Pomoc niosę, nie narzekam. Na dziękuję wszak nie czekam. Uśmiech za pomoc dostaję. Wielką radość mi to daje. Pan Toti, to ja. Skarby chcę odkrywać z nim. Pan Toti, to ja. Do podróży.